Oszczędna w środkach, ale niezwykle wyrazista. Jak sam Leszek Aleksander Moczulski, który ważąc i obracając po wielokroć każde słowo, składał je w strofy stanowiące poetyckie korowody. To, co pokazujemy na tej prezentacji tego archiwum, jest tylko częścią, fragmentem, znikomym fragmentem tego, co rzeczywiście ono w całości zawiera, ale taka jest też specyfika wystawy, że dobiera się pewne eksponaty pod kątem ekspozycyjnym, to raz, po drugie jeszcze archiwum jest dopiero od niedawna w naszych zbiorach, więc nie jest jeszcze opracowane, uporządkowane, co rzeczywiście długim wymaga znacznie większego czasu. Jest czasochłonne po prostu, ale chcieliśmy już dla mieszkańców miasta, społeczności właśnie pokazać to, co pokazać to archiwum, po prostu jego jakby wartość. Dokumenty, nagrody, studenckie notatki, zeszycik z wierszami to nieliczne prezentowane przedmioty zgromadzone przez poetę. To, co rzeczywiście najcenniejsze, fragment oczywiście teczek z maszynopisami utworów poety, też zeszyt z rękopisami wierszy, które, jak mniemam, nie zostały nigdy opublikowane, ale są też świadectwem pewnego procesu twórczego pisarza. Także materiały dotyczące dwóch bardzo ważnych utworów w dorobku poetyckim Leszka Aleksandra Moczulskiego, mianowicie spektaklu teatralnego Exodus i oratorium Nieszpory Ludźmierskie. Te materiały, które pokazujemy o tych dwóch utworach, właśnie obrazują to, że w tym zasobie, jaki mamy, można prześledzić jakby całą dzieję tego utworu od momentu napisania, bowiem są maszynopisy tychże utworów, od ich wystawienia, pokazania, poprzez realizacje sceniczne czy realizacje koncertowe. No i właśnie ten zasób archiwalny daje taką po prostu możliwość. Jeżeli chodzi na przykład o ten spektakl Exodus, oprócz tego właśnie, jak powiedziałem, maszynopisów poety, tych utworów, tych pieśni, które się na ten spektakl złożyły, są też właśnie afisze teatralne z pierwszych przedstawień, zaproszenia, różne towarzyszące realizacjom scenicznym tego spektaklu programy, także dokumentacja fotograficzna, po prostu cały zasób materiałów, który pozwoli na przykład przyszłemu badaczowi napisać choćby monografię tego spektaklu, a warto, bo odegrał on w kulturze nie tylko studenckiej, ale w kulturze teatralnej, polskiej kulturze teatralnej, ogromną rolę. Wśród prezentowanych pamiątek zaledwie kropelka korespondencji. Krótka i wymowna kartka wysłana do poety ze Sztokholmu przez Wisławę Szymborską, czy ciepły list od Stanisława Barańczaka. Już pierwszy z dostrzeżonych dokumentów zdradza pewną tajemnicę Leszka Aleksandra Moczulskiego, którego drugie imię to wcale nie Aleksander. W pewnym momencie swojego życia, właściwie to po debiucie książkowym, czyli w Nocami Stacha na Wróble, czyli to na początku lat 70. poeta przybrał imię Aleksander z uwagi na taką sentyment czy przywiązanie do tego imienia w rodzinie po prostu, bo Aleksandrą była matka poety, też jeden z dziadków poety też tym imieniem się posługiwał, bardzo bliski, który wywarł wpływ dość duży na Leszka Aleksandra. Wśród prezentowanych pamiątek na honorowym miejscu stolik z maszyną do pisania, która jako pierwsza pracowicie utrwalała liryczne strofy Moczulskiego. Ekspozycja wita nas również poetyckimi trofeami mistrza współczesnej liryki. Pokazujemy to, co jest bardzo też ekspozycyjne, nagrody, które w ciągu swojego życia otrzymał za twórczość poetycką Leszek Aleksander Moczulski z tym srebrnym medalem Gloria Artis,
No ale takim ciekawostką jest na przykład peleryna z roku 72. Autentyczna peleryna, którą też poeta otrzymał za ten debiutancki tom Jednowracanie stracha na wróble, no właśnie, która jest taka bardzo ekspozycyjna. Nagroda zresztą miała też peleryna, dlatego że nagroda miała tytuł po prostu Peleryny, Nagroda Peleryny. Miłośnicy twórczości Moczulskiego z pewnością z uwagą prześledzą proces towarzyszący wydawaniu pierwszych tomików jego wierszy. Od podpisania umowy z wydawcą, recenzję, do podpisania umowy, a ten cały proces można przesiedzieć, zmian, które następowały w trakcie prac redakcyjnych, w trakcie ingerencji cenzorskich, jak to się po prostu zmieniało, jest to dla odtworzenia twórczości artysty, poety, pisarza bardzo ważne. W zbiorze listów adresowanych do Leszka Aleksandra Moczulskiego znajdujemy też list od Wojciecha Kasa, który jeszcze dzisiaj w towarzystwie publiczności porozmawia ze Zbigniewem Fałtynowiczem o Leszku Aleksandrze Moczulskim. Leszek Aleksander Moczulski był tym, który nieustająco zdobywał dla siebie tradycję. I pod tym względem nie tyle był oszczędny, ile był bardzo bogaty, jeśli chodzi o zasób słów. I potrafił wiersz zrymować i nie zrymować, i napisać kwartyną, i napisać tercyną, i napisać piosenkę, i napisać kantyczkę, i od tej strony, i od tej strony, i od tamtej strony. Można powiedzieć, że żonglował formami tradycyjnymi, oczywiście przetwarzając je po swojemu i wkładając do tej tradycji jakąś małą swoją cegiełkę. I w tej wielkim ogromie tradycji widzimy tak, to jest głos Leszka Aleksandra Moczulskiego. Jeszcze dziś o 19 w Suwalskim Muzeum Marii Konopnickiej koncert prezentujący twórczość poety zatytułowany Zostaje tylko miłość.